Znaczy do centrum. O co chodzi? Co się stało? Tifa, uspokój się. Sephiroth jest blisko. Bądźmy gotowi na wszystko. Ma jakaś retrospekcja znowu. Albo weszliśmy do, nie wiem, innego wymiaru. Nibelheim? Czemu? Czy to iluzja? To iluzja stworzona przez Sephirotha. Chce nas zmylić. Będzie dobrze, póki wiemy, że to iluzja. Nie mamy się czego bać. Chodźcie, nie zatrzymujmy się. Tak, masz rację. Patrzcie. Nie, to jest raczej chyba teraz prospekcja. W porządku, ruszamy. O, i to jest Zack. Właśnie. To nie Cloud. Kim jest ten człowiek? Stój, Sephiroth. To głupie. Więc tak jakby... To nie wtedy, to nie Cloud wtedy był. To chyba to iluzja. Nie przejmuj się nią. Co teraz? Przestań. To wszystko, gdy ja spałem. To tak naprawdę wydarzyło się 5 lat temu. Ale pewnie to nie ja wyjdę teraz z posiadłości Shinry. Spróbuję nam pokazać kolejną głupią iluzję. No, to jest Zack właśnie. Widzicie, ja nie mówiłem? Hej, to ty jesteś przytomny, prawda? Zangan. To chodź tu i pomóż mi. Nie chcę na to patrzeć. Cloud, nie patrz. Sprawdzę ten dom. Ty sprawdź tamten. Nie wbiegł w płomień. Co się stało, Tifa? Przecież już ci mówiłem. Póki wiemy, że to tylko iluzja, nie mam się czego bać. Co z panem? To tylko iluzja. Sephiroth, wiem, że mnie słyszysz. Wiem, co chcesz powiedzieć. Że to nie ja byłem w Nibelheim 5 lat temu. O co ci chodzi, prawda? Więc nareszcie zrozumiałeś. Próbujesz mi wmówić te rzeczy, bym poddał się twojej woli, prawda? Ale nawet pokazywanie mi tych rzeczy na mnie nie wpłynie. Pamiętam wszystko, żar ognia, ból w moim ciele i w moim sercu. W mym sercu. Och, to prawda? Jesteś tylko marionetką, nie masz serca i jesteś niezdolny do odczuwania bólu. Jak może być sens we współistnieniach takiej istoty? Prawdą jest to, że ja ci pokazałem iluzję. Co ja ci pokazałem? Iluzją jest to, co uważasz, że pamiętasz. Rozumiesz? Nie chcę rozumieć. Ale chcę cię o coś spytać. Czemu? Dlaczego to robisz? Tifa od razu odskok? Chcę ci pokazać prawdziwego ciebie. Tego, który oddał mi wtedy czarną materię. Kto by pomyślał, że nieudany eksperyment może się tak przysłużyć? Hojo by chyba umarł. Hojo? Co on ma ze mną wspólnego? Strzegasz, że Cloud też nie jest do końca tym, kim się wydaje. 5 lat temu zostałeś zbudowany przez Hojo kawałek po kawałeczku, zaraz po pożarze Nibelheim. Kukła stworzona z żywych komórek genowy, jej wiedzy i potęgi Mako. Niekompletny klon Sephirotha. Nawet nie dostałeś numeru. To jest twoja rzeczywistość.
No to ciekawie to zrobili. Ha ha ha. Dobra. Cloud. Cloud, nie słuchaj go. Zatkaj uszy, zamknij oczy. O co chodzi, Tifa? Nie wierzę mu. Nawet go nie słuchałem. Cała ta gadka o byciu zbudowanym przez Hojo to kłamstwo. Czyż nie mamy wspólnych wspomnień? Wspólne dzieciństwo, gwieździste noce? Haha, Tifa. Czemu te słowa tak tobą wstrząsnęły? A może mam mi pokazać, co chowasz w sercu? Ha. Chyba poczułeś się gorzej. Dobrze mi idzie czytanie, ha. Tifa, czy Sephiroth mówił prawdę? Cloud. Dlaczego się tak boisz? Nie martw się o mnie. Nic mi nie jest. Choćby nie wiem, jak mącił mi w głowie, to i tak nie uwierzę w słowa Sephirotha. To prawda, że czasami nie wiem, kim jestem. W moich wspomnieniach jest wiele niejasności. Ale Tifa, przecież powiedziałaś kopę lat, Cloud, prawda? Te słowa zawsze będą mnie wspierać. To ze mną dorastałeś, jestem Cloud z Nibelheim. Nawet gdybym przestał wierzyć w siebie, to i tak pozostanie prawdą. Dlatego nie powinienem się bać. Liczy się twój stosunek do mnie, a nie słowa obcych ludzi. Nie, to nieprawda, Cloud. Co nie jest prawdą? Czy nie jestem tym samym Cloudem, z którym dorastałaś? Nie o to mi chodzi. Nie wiem, jak to powiedzieć. Cloud, potrzebuję więcej czasu. Daj mi jeszcze trochę czasu. I znowu Sephiroth. Cloud, nie win Tify. Moc genowy jest zmiana wyglądu głosu i słów. Genowa w tobie połączyła się ze wspomnieniami Tify, tworząc ciebie. Ze wspomnieniami Tify. Cholernie to skomplikowane, uwierzcie mi, już się zaczyna robić. Chłopiec o imieniu Cloud mógł być jedynie ich częścią. Cloud. Proszę, nie myśl teraz o tym. Ha. Pomyśl, Cloud. Ha. Cloud, ha. Wybacz, przecież ty nie masz imienia. Sephiroth, zamknij się. Więc nie rozumiesz? Zatem... Pamiętasz zdjęcie, które zrobiliśmy sobie przed wyruszeniem w góry Nibel? Tifa, ty też pamiętasz. Ale to niemożliwe, by on to pamiętał. Ciekawe, co się z nim stało. Czy to te? Teraz się okaże, że faktycznie to nie Cloud był wtedy w Nibelheim. Chcesz je zobaczyć? Wyszło całkiem nieźle. Cloud, nie. Ja powinienem być na tym zdjęciu. A nawet jeśli tam nie ma, to co jest... To jest to jedynie iluzoryczny świat stworzony przez Sephirotha. No i faktycznie, mamy tutaj Zaka, nie Clouda. Tak jak myślałem. To zdjęcie to podróbka. Prawda jest w mojej pamięci. 5 lat temu przyjechałem do Nibelheim, żeby dokonać inspekcji reaktora. Miałem wtedy 16 lat. Miasto nie zmieniło się ani trochę. Co wtedy robiłem? A właśnie. A. No i wszedłem do domu Tify w środku. Przeczytałem list zaadresowany do ciebie. Spałem się w gospodzie i poszedłem w góry Nibel. Byłem bardzo podekscytowany. Ponieważ to była moja pierwsza misja po awansie na oficera pierwszej klasy w Soldier. Soldier. Pierwsza klasa? Soldier. Kiedy wstąpiłem do Soldier? Oj, i chyba... Jak wstąpiłem do Soldier? No i faktycznie... Chyba Sephiroth mówił prawdę. Czemu? Dlaczego? Nie pamiętam. Ja jestem... Już wiem.
Nie musiałem się o to martwić, ponieważ Cloud. Chodźmy, Tifa. Już mi przeszło. Niedługo będzie jeden z fajniejszych filmików w grze. Ponieważ obudzone zostaną wreszcie... Obudzeni zostaną wreszcie Strażnicy Ziemi. Czyli... Weapony, o których wam opowiadałem na samym początku. Wszędzie jest materia. Okolica jest bogata w energię Mako. Wnętrze góry jest skarbnicą materii. To naprawdę jest Ziemia obiecana. Nie ma czegoś takiego jak Ziemia obiecana. To legenda, stare bajanie. To po prostu niedorzeczne. Wszystko tak, jak sobie to wyobrażałem. Czy to nie wspaniałe? Takie ograniczenie czyni z ciebie drugorzędnego naukowca. Co to było? Dobiega z wnętrza tych skał. Coś tam jest. Rusza się. I przywitajcie się właśnie ze strażnikami. Weapon! Więc jednak istnieją. Nie wierzyłem w niego. Co to oznacza? Weapon. Potwór stworzony przez planetę. Pojawia się, gdy planeta jest zagrożona, obracając wszystko w pył. Tak napisano w raporcie profesora Garsta. Nie widziałem tego raportu. Gdzie on jest? Hojo chyba coś planuje. Tutaj, mam go tutaj. Nie lubisz się dzielić informacjami. Tak, weapony były do tej pory uwięzione. W tym centrum... Sorki, muszę się przeciągnąć. W tym centrum wyspy, w kraterze, mam nadzieję, że Cloud i reszta jest cała. A teraz uwolnią się. Ciężko w to uwierzyć, taki mały kawałeczek materii jest zdolny unicestwić planetę. Ups. Co to jest? Coś się z Redem dzieje? Nic się nikomu nie stało? Co się stało? Gdzie ja jestem? Nie zostawiajcie mnie! No i Tifa biegnie do naszego... Red, trzęsie, tu jestem! Tak się cieszę! Tifa? Czuję coś dziwnego. Dlaczego nagle zrobiło się ciemno i gdzie są wszyscy... się wszyscy podzieli? Wszyscy czekają. Claude, potrzebuję pomocy. Chodź proszę, pomóż nam. Tam. No i chyba to jest podstęp. Dobra. Nie wiem, czy do końca rozumiem, ale pójdę, jeśli poprosisz. Najwidoczniej to był podstęp. I pamiętaj. Czarna materia. Chyba ta czarna materia właśnie uwolni weapony. A on ich wszystkich obezwładnił. Panie prezydencie, mam bardzo złe przeczucia. Może powinniśmy wracać już na statek. I tak musimy się przygotować do badań. O, i teleportowało nam naszych bohaterów. Hej, skąd ty się tu wziąłeś? Nie wiem. Tu się zaraz zrobi gorąco. Lepiej uciekajmy stąd i zostawcie wszystko mnie. Zostawić wszystko tobie? Pff, o czym ty mówisz? Tutaj odbędzie się zjednoczenie. Tu się wszystko zaczęło i się skończy. Cloud! Jestem... Przyszedłem ci pomóc, Cloud. No, chyba nie o to oczekiwałem od ciebie. Red?